przykładem duchowego dojrzewania narodu. Narodu, którego liczni synowie i córki trwali na modlitwie. Wolnego ludu śpiew, niosąc przed Boga tron. A heroizm poświęcy dla ojczyzny realizował się na tylu polach, w czynach powstańczych, w więziennym poniżeniu, na syberyjskim zesłaniu. Bywało także i tak, że czynie orężne dla Polski i trud modlitwy w jej intencjach splatały się w jeden węzeł miłości. Tak rodziła się świętość Rafała Kalinowskiego i Adama Chmielowskiego, żołnierzy powstania styczniowego. Dziedzictwo 11 listopada. To dziedzictwo pielęgnowała i umacniała w narodzie II Rzeczpospolita. Lata II wojny pokazały, jak silna była wola trwania przy narodowych znakach, jak wielki był duch ofiary. Z ducha dnia 11 listopada wyrosło to wspaniałe pokolenie ludzi II Rzeczypospolitej, które egzamin z miłości ojczyzny zdało podczas wojny. Pokolenie ludzi wielkodusznych, otwartych, mężnych. Pokolenie, które potrafiło i umiało dziękować Kościołowi za to, co zrobił dla obrony polskich wartości poprzez cały wiek narodowej niewoli. Dziedzictwo 11 listopada. Przeciwko niemu sprzysięgli się w 1939 roku dwaj dyktatorzy. Przeciw temu dziedzictwu skierowany został jałtański dyktat i długie powojenne lata, podczas których próbowano zniewolić ducha narodu. Ono jednak trwało. Trwało w sercach, myślach, a często i odważnych czynach ludzi polskiej ziemi.